Transformersy nie miałyby w Rudzie Śląskiej co robić, bo na jednym z osiedli już teraz wygląda jak po ataku gości z kosmosu. W Katowicach rezerwa mogłaby pośpiewać piosenki co najwyżej zespołu Fasolki, bo o procentach będzie można w dobie prohibicji zapomnieć. Plus koniec januszowego parkowania na bieda parkingach. Parkomaty są już niemal wszędzie. Te i wiele innych, jakże pozytywnych przecież informacji już za chwileczkę w Top 5 Silesia Flash. Wojtek Grzegolewski, zapraszam. Wyprzedaż rocznika 2019. Nie spóźnij się. Takie ceny już się nie powtórzą. Zaprasza Opel Delta Plus. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 18. W Katowicach rezerwie ciężko by było zaśpiewać rezerwę, że wiecie, gdy rezerwiści piją, w Katowicach wódki brak, piwa brak, nie ma nic, chce się pić. Bo nie będzie, taka prorocza piosenka i nawet dobrze, że do woja już nie biorą, bo rezerwa w te swoje kolorowe chusty to co najwyżej mogłaby sobie popłakusiać, jeżeli z pociągów wysypałaby się po 22. Miasto chce bowiem nocnej prohibicji w kolejnych dzielnicach. Tym razem to Burowiec, Załęże i Szopienice. Jedni się cieszą, inni już pytają o adresy Melin. To jest stare, bo kiedyś też tak było, nie wiadomo. I to jest stare i bardzo dobrze, że nie będzie sprzedaży. Przynajmniej będzie spokój na ulicach. No jest coś w tym, na pewno. Na pewno jest coś w tym, bo po 24 to tu jest troszkę hałas i potaskane butelki, wiadomo. Myśli pani, że faktycznie to coś zmieni? Nie, bo będą handlować w inny sposób na pewno. Się nie zmieni. Ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w centrum miasta znacząco poprawiło bezpieczeństwo. To zostało udokumentowane statystykami policji i straży miejskiej. Mniej osób zostaje odwiezionych do izby wytrzeźwień. To prawie o 30% mniej takich przypadków. Mniej także jest przypadków łamania przepisów spożywania alkoholu w bramach, a tym samym poprawił się ład czy też porządek w centrum miasta. Jest to przede wszystkim ograniczenie swobody działalności gospodarczej. Mamy dane już z miast, gdzie zostały został wprowadzony zakaz handlu. Obroty spadły około 25%, co jest bardzo dużym odsetkiem obrotu. Będzie się to wiązać ze zamknięciem placówek handlowych oraz zwolnieniem pracowników. Jakby tak rezerwa z Woja przyjechała do Katowic nie pociągiem, a samochodami, to też kompletna lipa i klapa, bo bieda parkingów coraz mniej. I to już nie tylko w ścisłym centrum. Miejski Zarząd Ulic i Mostów może już teoretycznie pobierać opłaty na dwóch kolejnych ulicach poza ścisłym centrum miasta. Wita Stwosza i Ceglanej. Mogą, ale jeszcze hajsu nie biorą. Bo mimo, że znaki już stoją, to pracownicy MZUIM-u na razie jedynie informują kierowców o zmianach. Takie tam, wiecie, okres ochronny, żeby miłośnicy bieda parkingów mogli się oswoić z szokującą rzeczywistością i poszukać sobie nowych miejsc do stawania furakiem za darmo. Pracownicy nam po prostu tyle przekazali, że to jest dzisiaj w formie informacji i od jutra, że prawdopodobnie wchodzi to w ten. Tyle wiemy. Strefa będzie obowiązywać w najbliższym czasie. Tutaj szczegóły będą uzgadniane na bieżąco, ponieważ wymaga to z jednej strony odpowiedniego zatwierdzenia organizacji ruchu, a ta musi być poprzedzona m.in. opinią policji. Z pewnością mniej do Katowic dojeżdża ostatnio kierowców z Rudy Śląskiej, bo jak mają u siebie takie drogi, jakie odkryła kamera Silesia Flesza, to aż dziw, że w ogóle poza miasto się ruszają. Osiedle Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej wygląda tak, że wkrótce może tu powstać kolejna część Transformersów. Tylko że gigantyczne roboty nie musiałyby już niczego praktycznie niszczyć, bo drogi są tutaj już zaorane. Dosłownie dziury na 20 cm głębokości, pourywane zawieszenia i pytanie, czyje to właściwie zmartwienie, bo na razie tylko mieszkańców. Droga została nawet przez społeczników ozdobiona pachołkami i kartkami z napisem dziury wstydu. To jest niebezpieczne, jak pojedzie auto, wpadnie w dziurę, straci kontrolę, no to wjedzie we mnie na czołówkę. Już kilka razy na Straży Miejskiej są zgłoszenia. Straż Miejska rozkłada ręce, mówi, że nie ma pieniędzy w mieście na nowe, kolorowe pachołki. To pomogliśmy miastu. Szkoda, że na tych pachołkach nie pojawił się napis dziury wstydu SRK, bo ten odcinek drogi jest w zarządzie spółki restrukturyzacji kopalń. Trwa spór prawny, w czyjej gestii ten odcinek drogi powinien
powinien być. On nie ma statusu drogi publicznej, to jest droga wewnętrzna. No i niestety nie jesteśmy w stanie tego sporu rozstrzygnąć. On się ciągnie od wielu lat. Mieszkańcy w dość nietypowy sposób chcą teraz zwrócić uwagę na to, co dzieje się na ich podziurawionych ulicach z ulicą Ziętka na czele i na osiedlu Powstańców Śląskich. Robią 27 listopada od 16 sąsiedzki piknik. Oj, coś czujemy, że będzie się tam działo. Niemniej wkurzeni jak kierowcy w Rudzie Śląskiej są uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Ale już w Jaworznie. Tutejsze władze nie wierzą chyba w reprodukcyjną potęgę programu 500+ i wieszczą nadchodzący niż demograficzny. I chcą zwijać szkoły, a uczniów przenosić do innych. Czasem o kilkaset metrów, czasem o kilka kilometrów. Bez względu na odległość rodzice się zbuntowali i powiedzieli dość. Zbierają podpisy pod petycjami, a protesty pod szkołami ściągają nie tylko ich, ale i uczniów, którzy zbijają sobie dość osobliwie piątki z własnymi nauczycielami, bo nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg. Powiem szczerze, że z ogromnym żalem, ponieważ pracuję w tej szkole od pierwszego dnia jej pracy i nie wyobrażam sobie, że to się skończy. Mamy najwyższą zdawalność matur, najwyższe wyniki w Jaworznie spośród wszystkich szkół średnich właśnie matur. Mamy również olimpijczyków. Jesteśmy szkołą, która przede wszystkim ma tradycję bardzo długą. Osoby, które właśnie idą do naszego liceum, kierują się właśnie tymi wysokimi wynikami. Jesteśmy bardzo zdziwieni. Gdzieś jakie konsultacje społeczne, gdzie jaka podmiotowość obywateli. Przed wyborami oczywiście sprawę schowano, zamieciono, a teraz po wyborach się nas zaskakuje czymś takim. No, to jest oszustwo. Nic tak ponoć nie łagodzi obyczajów jak muzyka, więc na koniec zapowiedź tej najlepszej z najlepszych, bo tylko taka będzie miała wjazd na scenę 31 grudnia. Największy w regionie Sylwester znowu odbędzie się nie w Katowicach, a w Chorzowie. Stadion Śląski okazuje się być nie tylko areną wyginania się lekkoatletów, ale i tanecznych wygibasów. Sylwestrowe szaleństwo ma tu rozkręcić m.in. Roni Ferrari i nie martwiący się sylwestrami, bo w końcu nie starzejący się Krzysztof Ibisz. Nie chciałbym ujawnić wszystkich nazwisk, bo będziemy ujawniali je im bliżej Sylwester, tym więcej. Chcemy mieć także coś jeszcze w zanadrzu, żeby Państwu to przekazywać, ale będzie z nami jedna z największych gwiazd, ikona muzyki Eurodance, czyli DJ Bobo. I kilka razy, myślę, co najmniej będziemy się bawić przy przeboju Chihuahua. Będzie z nami także zespół Wielka Gwiazda Popu Eurodance, czyli Captain Jack. Doskonale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy w Chorzowie i Chorzów też zyskuje na tym, ale ja myślę, że tu jest zysk obopólny dla nas wszystkich, bo przecież goście, którzy przyjadą, to albo tutaj zostaną, korzystali z hoteli, albo czy gwiazdy nawet, które będą mieszkały, no akurat wiem, że w Katowicach. Tak więc to jest naprawdę win-win i warto tego typu imprezy robić. Mamy nadzieję, że przyciągniemy jeszcze więcej osób niż było to w zeszłym roku, bo ponad 42 tysiące uczestników tej wielkiej imprezy. No, stadion ma większe możliwości, można powiedzieć praktycznie dwukrotnie. Stadion był wypełniony, ale mamy nadzieję, że już mieszkańcy regionu się do tego przekonają. Nie spędzą tego Sylwestra w domu. Ona by tak chciała tańczyć ze mną późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą. Na pewno gwiazdy wzejdą na Sylwestra na Śląskim, bo pojawi się ich cały panteon. Labusz, Sławomir, Enej czy DJ Bobo. My też się pojawimy, ale nie na Sylwestrze, a w telewizji TVS w kolejną niedzielę o 19:50. To 5 Silesia Flash możecie też śledzić na YouTubie, na kanale Silesia Flash oczywiście. Cukiereczki, ciasteczka, strzałeczka. Wyprzedaż rocznika 2019. Nie spóźnij się. Takie ceny już się nie powtórzą. Zaprasza Opel Delta Plus. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 18.